mistrzowsko wykonany, jeżeli chodzi o kinematografię, sztukę kinematografii, film. Z jakim aktorem? Kto grał pana Kleksa? Piotr Sączewski. Ja jakby, no nie wiem, ja jestem w tym świecie, w ogóle wiesz, Jan Brzechwa, nie, tam ten... Kruk. Jak on się nazywał Kruk? Sebastian? Nie, to był Mateusz. A, Kruk Mateusz. Mateusz, ale gdyby ale to była... Ale Sebastian też pasuje. Dzień dobry, witamy po krótkiej przerwie, a w zasadzie nie takiej krótkiej. Trochę nas nie było. Trochę nas ale nie było, z różnych względów, ale słuchajcie, my po prostu prężnie pracujemy, żeby każdy materiał był na wypasie i jeszcze szykujemy coś, ale... Tak naprawdę po prostu ja byłem w południowej Afryce na robocie, później popsuła nam się kamera, więc pracujemy na trochę zastępczym sprzęcie, ale... Daje radę, myślę, daje ten radę. Zastępczy sprzęt jest taki sam jak nasz podstawowy, ale jest po prostu jedną kamerę mniej, więc musieliśmy coś wymyślić. Tak czy raczej wracamy, dzisiaj nagrywamy 3 recenzje pod rząd. Pierwsza, która dzisiaj się pojawia, będzie to Akademia Smoczych Wrót. Mhm. No, eurosucharek, ale taki, że... Naprawdę eurosuchar? No dobra, zgodzę się. Piotr opowie o klimacie. Piotrze. Nie naprawdę chcesz, żebym to mówił? Mhm. Ale jakby skąd ja mam to wziąć? No w instrukcji gdzie masz... jest ten klimat? Poczekaj, gdzie jest masz... ten klimat? Jakbyś mógł tak w dwóch zdaniach, tak, to, co tam jest. Słuchajcie, pozwólcie, że ja wiem, że to tak nie powinniśmy czytać, właśnie powinniśmy mówić, improwizować i tak dalej, ale ja muszę przeczytać chociaż fragment wstępu. Za. Jestem za. Wstępu wprowadzającego do rozgrywki, to w zasadzie do gry i tak dalej. Opiszę to, co chcemy powiedzieć w tym programie. Dlaczego jakby ja to chcę zrobić, też powiem, tak? Witaj w Akademii Smoczych Wrót, jednym na świecie miejscu, w którym Garbaty syn Kowala stanie się niepokonanym wojownikiem. No stary, no jest, zawsze jest. Chciała być wojownikiem. Jeszcze garbatym, to wow. A zezowata córa bednarza przemieni się w szanowaną czarodziejkę o niebywałej urodzie. No super, stary, każdy się zmienia, nie? W coś lepszego. Uwielbiam zmiany w grach na lepsze. Właśnie rozpoczynamy nowy rok szkolny. I tu już robi się gorzej. Jakby rok szkolny mi się średnio kojarzy. Wiesz no, dlaczego, nie? Mnie też. I tak, uwaga. A ty stajesz na czele jednego z tutejszych domów. Tylko najlepsi dostają zaszczyt przekroczenia legendarnych Smoczych Wrót. I super, czy jakby nie każdy jest w stanie zagrać w tę grę? Nie każdy jest w stanie nie, zostać tym tą legendą. A, o to chodzi, dobra. O to chodzi, tak. Czyli tak, ale uwaga, tu jest lepiej. Są też tacy, którzy twierdzą, że jedynym, co tam odnajdziecie, będzie stary, śmierdzący loch, a w nim kilka pustych beczek po kiszące. Tak oczywiście twierdzą złośliwcy. Jeden ze zwolnionych już profesorów opowiada z kolei, że tak naprawdę Akademia to tylko przykrywka dla sekty zamierzającej przywołać na świat demona. Czyli właściwie jakby reasumując, to tak nie do końca mam wrażenie, że autor tego wstępu nie wiedział właściwie, jak wprowadzić gracza w klimat tej gry. Ja jedyną rzeczą, jaką zapamiętałem, że to jest beczka pokisząca ogólnie. Przystań gier dała nam do recenzji nie jeden egzemplarz, a dwa. Bo jesteśmy w dwójkę, to jest bardzo miłe, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Przystań gier, jakby trzymamy kciuki, żeby przygoda się... związana z wydawaniem gier, nie tylko z sprzedawaniem tych gier, no rozwijała się, więc no. Trzymamy kciuki. Potrzebujemy dobrych gier na rynku polskim, tak. Także trzymamy kciuki, żeby się pojawiały u was dobre gry. Dobre gry, tak. Dobrze? Okay. No, także tego. Także tego. Z pasjonatami gier jest tak, że no my tak na przykład mamy, że największy suchar potrafimy z niego coś wyciągnąć klimatycznego. Mm-hmm. Tutaj naprawdę bardzo się staraliśmy wyciągnąć ten klimat. No. Ale tak, słuchajcie, o i tym... ta beczka wyszła po prostu. I ta kiszonka wyszła ta kiszonka później, wyszła. Nie? Więc... Tak. Dwie rzeczy. Po pierwsze, musicie się przyzwyczaić, że będziemy dzisiaj jechać po tej grze. Także jeżeli macie ochotę na dobre show, to popcorn, herbatka, zróbcie pauzę i wracajcie, bo będzie ostra dzisiaj. A druga rzecz, kupiłem dodatek do tej gry, Piotrze. Jest już dodatek? Jest dodatek, tak. Ten dodatek się nazywa Poszukiwanie klimatu i będziemy dzisiaj wypukiwać tego suchara ogólnie, rzecz biorąc. Także... Dobra, to może polej już, bo już ja mam sucho w ustach. Prawda? Więc lejesz. Słuchajcie, no, my naprawdę do każdej gry podchodzimy fair. To znaczy, dodatkowo jesteśmy miłośnikami gier od zawsze. Mam nadzieję, że nie poleję, wiesz? Lej, dobra, ale nie za dużo, wiesz, bo jakby przesyt klimatu też niedobrze. Chociaż tutaj to lej, stary. No, tutaj to... My tutaj też staraliśmy się wyciągnąć z tej gry tą fabułę, która gdzieś tam w grach euro, no przynajmniej na planszy powinna być i w instrukcji. I jakby no jest problem, więc wypijmy. No, aby szło. Już zaczynam powoli wchodzić w grę. Mordecki moje kochane.
Dziubdzieńki. Słuchajcie, wielka plansza. Nie, na tej planszy mamy oznaczenia różnych pól, że jak wyrzucimy jakąś konkretną liczbę oczek na kości, to możemy skorzystać z którychś z tych tutaj pól. Więc możemy na przykład wykupywać adeptów nowych, naszych uczniów do naszego dormitorium. I to jest clue w ogóle tej gry, tak? To jest jakby sens fabularny też, jeżeli mogę mówić to w sensie fabularnym. No. Sens mechaniczny tej gry. To jest właśnie kupowanie konkretnych postaci, żeby ich szkolić, tak, żeby wybudować naszą gildię magów. Dokładnie, a jeżeli chcemy mieć lepszych uczniów, to musimy mieć też lepszych profesorów i ich też możemy zakupić. Tak, bo nie tylko jakby przyciągamy do siebie coraz lepszych wojowników, magów, łotrzyków i tak dalej, ale również budujemy jakby swoją posiadłość, swoją gildię. Dokładnie, każdą z tych postaci, którą zakupujemy, możemy zamienić z tymi, których mamy na początku lub dokupując odpowiednie pomieszczenia za akcje, możemy ich nowych umieszczać dodatkowych jeszcze. Tak, więc tutaj bawimy się w takiego Tetrisa, układamy sobie tak, żeby drzwi pasowały do drzwi I w sumie nie wiadomo po co. Dobra. Jest jakiś tunel, jeżeli dojdziemy do samego końca jako pierwsi, no to dostaniemy puchar. To nie jest jakiś tunel, stary, to jest jeden z najbardziej aklimatycznych elementów tej gry. Spójrz na tę ilustrację. Najlepsza w całej planszy. No to jest racja, bo to jest jedna z nielicznych ilustracji na tej planszy. Więc jakby wchodząc tutaj testujemy, walczymy z chochlikami pewnie, zdobywamy jakieś pieniądze po drodze i później otrzymujemy później puchar. Mamy talię kart, którą będziemy mogli zdobyć, zdobywając różne rodzaje nagrody. To są takie czapki czarodzieja, coś tam pod czapką jest i wyskakuje królik. Tak, i to z reguły są efekty takie natychmiastowe, że dostajemy jakby albo dodatkową akcję, albo możliwość zdobycia konkretnych punktów na koniec gry, albo jakieś dodatkowe możliwości związane z profesjami. Uwaga, następny klimatyczny element, wielka wieża chochlików. A, jest ilustracja. Jest ilustracja, zobacz. Czyli oni tam siedzą, te chochliki czekają. Te chochliki tam siedzą i czekają. Te chochliki będziemy mogli zdobyć, żeby móc zmieniać o jeden wynik na kościach. Co będziemy mogli dalej robić, moi drodzy? Możemy dostać pieniądze. Możemy zastępować kostki neutralne swoimi kostkami. Możemy za pieniądze kupować punkty prestiżu. Możemy za pieniądze kupować te właśnie pomieszczenia zacne, które będziemy umieszczać na swoich planszach. Tu taka jest wielka wieża podzielona na trzy sektory i to jest taka wieża, w której... To jest pałac, stary. Tam wchodzą najlepsi tylko, tylko, wiesz? Tylko najlepsi. Tutaj będziemy zdobywać żetony różnych umiejętności, które oczywiście również będziemy kłaść na swoją planszę. I za to oczywiście im wyżej będziemy próbowali te testy przejść, tym większe oczywiście będą nagrody. To wszystko, co tutaj widzicie, rozkładamy losowo. Wszystko losujemy wcześniej. I polega to na tym, że my musimy spełnić warunki, które są tutaj na tych, o, na tych żetonikach. Sorry w ogóle, że to jest bokiem, nie? Ale ta plansza jest tak wielka, że dużo gier się tutaj mieści normalnie, ale ta się nie mieści normalnie. No bo to jest taka nienormalna. To jest, a magiczna gra to jest. Magiczna gra. Posiadając odpowiednią liczbę na kości, możemy zdecydować się, jak będziemy, nie wiem, jedynkę, trójkę lub szóstkę, możemy się zdecydować, żeby właśnie wejść tutaj i zrealizować któryś z tych zadań. Oczywiście będziemy musieli patrzeć na nasze statystyki, które są na plansze, bo będziemy musieli to spełnić, ale w rozgrywce wam to pokażemy. Na naszych planszach, słuchajcie, ważne oznaczenia, poza tym, że tutaj mamy oczywiście teren, w którym jakby budujemy nasze budyneczki, no to tak, my będziemy głównie zwracać uwagę tutaj, o, na tą część planszy, tak, bo tutaj mamy słupki. Takie. Mamy trzy słupki, które kolumny odpowiadają, kolumny, bardzo ładnie, kolumny, które odpowiadają różnym profesjom naszym bohaterom, adeptom, prawda? Bo mamy tak, mamy cechy magiczne, mamy cechy łotrzyka i mamy cechy wojownika. To są cechy jakby połączone wszystkich naszych ludzi, którzy mieszkają w naszych dormitoriach, więc jeżeli cokolwiek będzie się zmieniało, jak będzie nowy profesor, który będzie lepszy, nowy adept, który będzie lepszy, zastępujemy tych, których mamy i oczywiście musimy cały czas tutaj dodawać sobie te punkciki. Tak, bo już na początku, jak widzicie, mamy tutaj cechy rozłożone, a to dlatego, że już mamy początkowych adeptów i już mamy początkowych profesorów. Także... Właśnie, a ja chciałem powiedzieć, że wy pewnie ich nie widzicie z tej strony, nie? Bo są tak mali. Mało tego, słuchajcie, nam jest czasami bardzo trudno skupić się na to. Ale to później. A to później, tak? No, dobra. Technicznie. Tak, technicznie. Ale tutaj to, co ważne, techniczna rzecz bardzo istotna, czyli na tych małych kafelkach z portretami różnych bohaterów, adeptów, profesorów, po prawej stronie mamy bardzo ważne informacje dotyczące ich cech. Oni to są właśnie te liczby, które dodajemy do naszej ogólnej puli punktacji różnych profesji, które są w naszych dormitoriach. No i tak, czyli mam swoje tam cechę magiczną, cechę łotrzyka i cechę wojownika, którą zamieszczamy tutaj. Tak, tak, tak. Co jest to, Marcin? A, słuchajcie, bo to, że sobie zbudujemy dom, to nie jest to takie hop-siup. To, że sobie zaprosimy różnych ludzi, to nie jest takie
wiecie. Tim Taramtam, tylko za to wszystko trzeba zapłacić co turę, więc każdy trzeba budynek... wyżywić ogólnie. Tak, każdy budynek, który będziemy stawiać, będziemy musieli pod koniec każdej tury, będziemy musieli pod koniec... To w każdej turze my będziemy musieli opłacić koszt tych budynków, więc za każde pole, które tutaj będziemy zastępować, będziemy musieli jakby przesuwać znacznik opłat i w zależności od tego, jak mocno jesteśmy rozbudowani, taką kwotę będziemy musieli płacić. Oczywiście, są tak. funkcje, które te koszty zmniejszają, ale to wszystko trzeba sobie tutaj wywalczyć ogólnie, tak? No, trzeba grać, no, słuchajcie, nie ma rady. Są oczywiście pieniądze, za które będziemy coś kupować. Piotr za to, przez to, że jest graczem numer 2 w tej rozgrywce, to zaczyna z monetką. Ja jestem graczem numer 1, więc nie mam żadnej premii. Ta plansza jest czytelna, więc tutaj jakby wszystko jest w miarę wyjaśnione, poza jedną rzeczą, którą powiemy w recenzji. Także słuchajcie, gramy. Bo to trzeba zagrać, bo to trzeba pokazać, jak tak, się gra. W Euro jeszcze, trzeba grać. Mówiłeś jeszcze o torze, też powiedziałem, bardzo czytelny. Powiedziałeś, że jest pięć. Oczywiście mamy, jak w grze, każdej grze Euro, mamy tor. Tu jest taka spirala jakiegoś ognia, nie? Nie wiem, magicznego ognia. Przechodząc sobie tym znacznikiem tury, mamy informacje z boku, czy dochodzą jakieś kości. Tak. Ile kości ma być w grze? Bo są kości białe, neutralne, tak. z których może korzystać każdy gracz. Tak. I są kości nasze, personalne, kolorowe, tak. z których również możemy wspólnie korzystać, ale o tym z rozgrywce powiemy. To zobaczycie, co chodzi. To zobaczycie, o co chodzi. W trzeciej turze dochodzi jedna neutralna kość. My jeszcze ustaliliśmy... Może. Tu jest właśnie taki myk, że oni dali tutaj ilustrację. Ale tej poczekaj, kości bo ja. Piotruś, bo ja mówię o białych kościach. Poczekaj. W trzeciej rundzie będzie dochodziła jedna neutralna kość biała, z której każdy z nas może skorzystać. I my zagraliśmy wariant taki dodatkowy, gdzie czarna kość. Wspólna jeszcze jedna. Dochodzi w trzeciej. Będzie dochodziła w trzeciej turze. W normalnej rozgrywce wchodzi w piątej. Tak. Ale my doszliśmy do wniosku, że gramy w dwie osoby, żeby można było dynamiczniej więcej punktów do zdobycia, więc zaczynamy w trzeciej rundzie już z czarną kością. Bo po prostu jesteśmy hardkorami. Tak. Jeżeli jesteście hardkorami, już rozpoznaliście mechanikę gry, dobrze się w niej czujecie, to sugerujemy również i gra sugeruje nam to również, żeby planszę graczy przełożyć na stronę B. Dobra. Ja jestem graczem numer 1. Więc ja rzucam kośćmi. Będziemy oczywiście mogli sobie tutaj zawalczyć o kolejność bycia pierwszym graczem. A jak wiecie, kolejność jest bardzo istotna w grze Euro. Ale graliśmy w każdej rozgrywce, w której graliśmy, nie zmienialiśmy w ogóle tego. Raz ty byłeś pierwszym graczem, raz ja byłem pierwszym graczem. Nie czułem w ogóle tego potrzeby, że muszę być pierwszy. I to jest dziwne. Może to się zmienić przy większej ilości graczy. Rzuciłem. Proszę. Same trójki, jedna szósteczka jest. Tak, bo musicie pamiętać o tym, że każda tura składa się z 6 faz. Ta początkowa nie zawiera w sobie fazy przygotowania adeptów i profesorów, bo oni już są tutaj. Tak. Ale w następnej kolejności będziemy ich przygotować. Oni odpadają, wychodzą, bo wiesz, to są ci niezadowoleni, niektórzy, którzy nie zostali wybrani. To jest tak jak na filmówce, wiesz, przychodzi 750 osób tak. i 98 osób odpada, znaczy 98% osób odpada w ogóle pierwszego dnia i oni... I oni odpadają, wtedy wchodzą nowi i tak dalej. Więc mamy tak, mamy fazę przygotowań, fazę dochodu, fazę rzutu kośćmi, tak. fazę akcji, kiedy rozplanowujemy nasze ruchy kośćmi i wydajemy te kości jako tak. wartość. Potem fazę porządkowania adeptów, fazę, kiedy musimy zapłacić za budynki i fazę punktacji, czyli zliczamy co, ile zdobyliśmy. Dobrze, to ja się zdecyduję, że wykorzystam białą kość z trójką. Wykorzystuję sobie tą kość trójkę, żebym mógł skorzystać z adepta, bo tu jest trójeczka, tak? To tak. są oznaczenia nie, że muszę mieć 3 i 4, tylko mogę mieć trójkę lub czwórkę. Więc tak. ja wykorzystuję kość z trójką, odstawiam ją w miejsce kości użytych i teraz muszę się zdecydować na któregoś z adeptów i zdecyduję się na tego adepta. Ja go sobie tutaj oczywiście zastępuję. Tego niebieskiego odrzucam mojego. Ja już go nie chcę, to on miał w ogóle problemy, wiesz? Na wywiadówce mama mi przyszła i płakała, że on nie chce tak naprawdę być w tej szkole. Więc ja teraz sobie dodaję plus 1 do łotrzykowania, ponieważ taką opcję ma. Nie widzicie, prawda? Tak myślałem. 1 do walki. O, proszę bardzo. I ja już jestem taki bardziej przypakowany. Piotrze, do ciebie teraz ruch. Jesteś. Leć. Tak, pamiętajcie o tym, żeby nie dokładać, bo mamy takie, wiecie, myślenie takie intuicyjne w różnych grach. Jest, jak coś zabraknie, już to trzeba dołożyć. To trzeba dołożyć. Nie dokładamy, jest faza na to. Więc no ja w takim razie zrobię coś, co pokażemy, jak to działa. Nie będę brał neutralnej kości, ja wezmę kość, dajmy na to twoją. Moją kość bierzesz. Tak. I teraz słuchajcie, to jest jedna rzecz, która mi się bardzo tutaj podoba. Jeżeli Piotr decyduje się wykorzystać moją kość, to znaczy, że po jego ruchu ja również będę mógł ją wykorzystać.
To ci się tak bardzo podoba? Bardzo mi się to podoba. No, proszę, jedziesz. Dobrze, to ja wezmę w takim razie twoją kość, czyli szóstkę niebieską. I szóstkę niebieską, muszę na wypasie tutaj muszę coś zrobić. Stary, no, wiesz? Szóstką to wiesz. Ja wykorzystuję Marcina kość i ja idę sobie tam do lochów, żeby się przetestować z kimś tam. Świetnie to zrobiłeś. I będę walczył. Tak. Więc ona jest wykorzystana. I idziesz rozumiem, swoim, że ja sobie czerwonym. Idę swoim, idę sobie... I teraz patrz, idę masz trzy punkty i robisz tak. Tu masz monetkę, bierzesz czyli monetkę. Dostaję monetkę. Tutaj dostajesz super... super F, elfa Gilberta. Cześć, co tam u ciebie słychać? Patrz, ty, dziwny, i tutaj dostajesz kolesiu. Sobie plus jeden, dodajesz do walki. Tutaj to na jest swojej planszy. Tak. Czyli jest... jestem już lepszym wojownikiem. Poczułeś, ale poczułeś to, że walczyłeś w tych lochach. Ja tam byłem w tych lochach. Ja tam, wiesz, walczyłem z Gilbertem. On poczęstował mnie wodą. Właśnie, starasz mi się sucho zrobić. Właśnie. Tą wodę? Co, daj, tutaj... daj. Bo poczekaj, jest... bo to trzeba... Bo ja jestem nieodporny na takie suche gry jednak, wiesz? Ja też, wiesz, jakoś mimo że ja lubię euro, to są takie rzeczy, które trzeba przepić. Ale polej tak porządnie, porządnie, bo... porządnie do pełna leje z górką. Ja wiem, że nie gramy całą w tę grę, ale... Nie, z górką, nie, no dobrze, dobrze, wiesz? Dobra, weź. Słuchaj, okay. To ja ci proponuję zatem twoje przejście tego korytarza, wiesz? Tak, ja proponuję wypić za... Musiałem chlipnąć, żeby jeszcze poczuć jakby ten, ja rozumiem, wiesz, rozumiem, bo to lepiej smakuje wtedy. Dobrze, Piotrze, ponieważ ty wykonałeś swoją akcję, to ja też będę mógł ją wykorzystać, bo wykorzystałeś moją kość. Tak. Wykorzystałeś moją kość szóstką, więc ja skorzystam sobie z naszej fantastycznej wieży, ponieważ mam już dużo punktów. Idziesz do pałacu? Wpuszczą cię tam już? Co, mnie nie wpuszczą? I zobacz, ja sobie skorzystam z tej opcji, ponieważ tutaj na tym oznaczeniu mamy dużą trójkę i dwie małe dwójki, co oznacza, że w profesji głównej, którą ja sobie wybiorę, czyli na przykład wybiorę sobie tego adepta, który ma walkę, mój dom ma trzy siły, czyli tyle, ile ten test czyli główny. Idziesz w walkę, rozumiem. Idę w walkę. I minimalne pozostałe. Cechy. Pozostałe po dwa, więc ja mam zostały po dwa, więc ja sobie realizuję tutaj ten cel. Więc korzystam sobie oczywiście z nagrody, bo spełniłem ten test. Ja od razu dostaję tak, tutaj jest na samym dole opis nagrody takiej natychmiastowej, więc ja dostaję jedną monetkę, dostaję jeden punkt prestiżu, proszę, już mam 7 i wezmę sobie o ten żetonik. Ten żetonik oczywiście układam go sobie tutaj po prawej stronie. Mogę sam wybrać, które z tego skorzystam, więc ja skorzystam z tego, że najpierw będę się umacniał, więc ja sobie położę ten żetonik tutaj. Bo to jest taki scroll twojej magii, tam tak. Zapisałeś wszystko, całą jest, wiedzę zdobytą. To jest cały regulamin mojego domu, w którym ludzie mieszkają. Dorzucam sobie tu jeden punkt magii, bo ponieważ tu i pod spodem takie oznaczenie jest. I jeszcze za ten żeton dostaję kartę. Kartę. Dobra, to pokażę wam później, jak się to rozegra. No dobrze, Piotrze, wykonałem swoją turę. Ta kostka ląduje jako wykorzystana. I teraz jest moja tura, bo ja skorzystałem z tej akcji dodatkowej. Oczywiście. Twoje. Jesteś w kiepskiej sytuacji, bo są dwie trójki, więc ja nie skorzystam z czerwonej kości, no bo jakby mi się to za bardzo nie opłaca, prawda? No nie opłacę, nie chcesz mnie uruchomić, nie, rozumiem. Nie, jakoś to tak mnie średnio w ogóle podchodzi. I tutaj jest właśnie w tym momencie ta taka negatywna interakcja, która występuje w grach euro, bo zajmujemy sobie pola. Tutaj pól nie możemy sobie zająć, bo możemy skorzystać z każdej, pod warunkiem, że mam odpowiednią wartość na kości. Zgadza się. Ale możesz mnie blokować w takiej sytuacji, jak nie chcesz skorzystać z mojej kości. Zgadza się. Tak może być, Piotrze, jak mówisz. Ja korzystam z trójki, znowu wchodzę do tej wielkiej wieży. Do pałacu. A, tam pałacu adeptów. Do tej strefy na planszy wchodzę. Ja skorzystam teraz z tej opcji 3-11. A, słuchajcie, jeszcze jedna taka rzecz. Jeżeli, bo oczywiście patrzymy na wartość naszych cech, prawda? Tak jak już wytłumaczyłeś. Ale jeżeli na przykład będzie nam brakować, to możemy tam komuś zapłacić. Dopłacić złotem i wtedy tą cechę sobie ją tak, tam dopłacić, odbudować. Dopłacić dobra. Ja sobie skorzystam z tego, bo też mogę spełnić ten warunek. Oczywiście wchodzę znowu w walkę, bo jestem najsilniejszy. Wezmę sobie ten żeton znowu. Czy jakby idziesz w karty albo nie, bo nie. Ja wezmę sobie coś innego. I to jest taki żeton z pucharem i dwiema monetami, tak? Tak. Czyli ja otrzymuję ten, będę miał ten puchar, ja sobie położę go tutaj. Tak, najlepiej oczywiście w pierwszej kolejności stawiać na pole tego scrolla magicznego, regulaminu magicznego, jak to powiedziałeś, na pola, gdzie możemy mieć jakiś bonus. Dokładnie. Ja tutaj przez to, żeby zasłoniłem, przesuwam sobie o jedno pole mój żeton związany z podstępem. Z podstępem. Plus dodatkowo za to, że skorzystałem, dostaję jednego chochlika. Czy to taki łotrzyk jesteś tutaj, i dostaję tak? jeden punkt prestiżu. Piotruś, ja zaczynam, ja pędzę. Ja już pędzę. Co to oznacza? Co ty mi tam zrobiłeś? Nie zabrałeś mi kartę coś tam? Nie, przesunąłem się o pole jedno. Aha, to bardzo klimatyczne. To może ten, klimacik. Okej, Marcin, czy właśnie skończyłeś te swoje długie tury jakieś? Znaczy teraz jest jeszcze twoja tura i kończymy, więc leć.
No dobra, okej. Okay. To ja biorę swoją trójeczkę i ja trójeczkę myślę, że ja pójdę sobie w pieniądz. Wiesz, Marcin, żeby pokazać im, no to że, masz tu trzy monetki, że jest tak? coś takiego. Ja pójdę sobie w pieniądz, czyli trzy monetki otrzymuję. Ta kość jest spalona, no wyparowała, no spalana w tej... Tak. Więc biorę sobie trzy monetki, bo myślę sobie o tym, żeby sobie później kupić, wiesz... Ja rozumiem, posiadłość budynki. Jakąś. Bardzo mądre. Trzy monetki. No i dobrze, słuchajcie, wszystkie kości zostały zrealizowane. Spalone. Spalone ich nie ma. Usuń wszystkich adeptów i profesorów, więc my tych adeptów sobie oni usuwamy. Idą, nie zostali przyjęci do wielkiej szkoły magów, nikt ich nie wybrał, po prostu jakieś to były rozstawiamy nowych, to rozstawiamy nowych. Nowych profesorów, o, to też tacy, w ogóle, oni byli w związkach zawodowych nauczycieli, więc my ich takich nie przyjmujemy, bo to jest prywatna szkoła, także jakby to powiedzieć. Gracze płacą koszty utrzymania budynków. Nie mam budynku, nie mamy budynku, nie mam budynku, więc nic nie płacimy. I później mamy zmin gracza rozpoczynającego, jeżeli jest taka zmiana tutaj na planszy. Nie ma, nic jesteśmy nie teraz na drugiej rundzie. Nikt nie walczył. I słuchajcie, teraz faza dochodu. Każdy gracz otrzymuje po dwie monety i dochód z budynków. Teraz zaczynamy z tym, że dostajemy dochód. Dostajemy po dwie monetki. Dwie monetki. Nie wiem skąd. To chyba jest czesne tych studentów, wiesz? Tak, może tak być. Tak, bo może to nie jest w żaden sposób uzasadnione, po prostu dostajesz dwie monety. I zaczynamy od nowa, czyli znowu rzucamy kośćmi, rozpatrujemy wszystkie akcje i tak gramy, aż osiągniemy, no ileś tam... Mistrzowski poziom w ogóle naszych tutaj wszystkich będziemy tak prestiżową uczelnią, że Harvard to w ogóle będzie prosić, żeby w ogóle mógł być naszą filią. Tak. A wiesz, Ambroży Kleks będzie pukał do naszych drzwi. Nie puścimy go, staro, on jest za słaby. A, racja, czekaj. Dobra, przechodzimy płynnie do zrecenzowania, bo to nie ma co więcej w tą grę grać. Przechodzimy płynnie do zrecenzowania. Płynnie do zrecenzowania. To słuchaj, ja się chwilę pomedytuję, wiesz? Pomedytuj, tak, ty zbierz wszystko sobie, to wiesz, tą całą magiczną sferę z tej gry, ja chciałem ci powiedzieć jedną rzecz. Słucham, ja mam wrażenie, że to jest taki produkt, przy którym pracowało masa ludzi, wiesz, wyobrażam sobie taki dział korpo, gdzie są różnego rodzaju działy, jest taki open space, wiesz, ktoś tam... Graficy, nie? Poczekaj, tam ktoś tam pracował, to też, ale jest dział graficzny, jest dział, ktoś tam zarządzanie kością, ktoś tam tworzył tą część planszy, inny dział tworzył tą klepsydrę, inni jeszcze tam piętro niżej robili ten tunel. Heniek stworzył żetony, wiesz, profesji, jakiegoś nie? freelancera wzięli tam gdzieś z Budapesztu, żeby zrobił karty. Ty, a jeszcze... Wiesz, jaki był problem? Oni ze sobą nie dzwonili do siebie. A nie kontaktowali się ze sobą. Nie pisali i nie odpowiadali na maile, stary. Rozumiesz? Ja wiem, o co ci chodzi. Ja też mam takie poczucie. Słuchajcie, że tak, otrzymujemy jakby ogromną planszę i to jakby na początku robi wrażenie, cholera, będę musiał kupić nowy stół, nie? Tak. I nowy pokój. Ale zaczynasz się przypatrywać i mówisz, dlaczego ta plansza jest taka duża? Nie, ty zaczynasz się na tym zastanawiać, bo momencie zaczynasz już grać. My to dostrzegliśmy już po pierwszej turze, że cholera, dlaczego to jest takie ogromne? To wszystko jest za duże. Ta plansza mogłaby być spokojnie dwa razy mniejsza. Tak, a dlaczego? A to dlatego, że ona nie została w pełni wykorzystana, bo jeżeli decydujemy się na dużą planszę, ona jest mniej więcej takiej wielkości jak na przykład Wojownicy Midgardu, ale tam nie miałem takiego wrażenia, że ta plansza jest za duża. Dlaczego? Bo dostaje ogromną, ładnie wykonaną krainę Midgardu. A tu co otrzymuje, Marcin? No tutaj właśnie dostajesz różowo-żółte linie. Tak. Które miały coś symbolizować, w sensie miały tworzyć sektory. Tak, są sektory, właśnie. Ktoś tworząc tę grę, mam wrażenie, że sobie naszkicował, jakby to mogło wyglądać i skupił się za bardzo na symbolice i na tym, co możemy wykonać i na tym, co mechanicznie możemy zrobić w tej grze, niż jakby stworzeniu Zobacz. Plastyki tej planszy. Już jadą po nas. Odnośnie tego szkicu, to tak właśnie ktoś zrobił ten szkic, potem rzucił efekt Photoshopa, żeby to wyglądało jak kreska i tak zostawił to. I on to tak zostawił. Słuchajcie, to jest taka bieda, bardzo bieda. Słuchajcie, no wychodzi, w Essen było 900 premier, z czego 300 to były jakieś prototypy. Przykładowo, niech to będzie 500 gier. 500 gier rocznie. Niech to będzie takie, wiesz, uśrednione. 500 gier wychodzi rocznie. Jeżeli mamy tak potężny rynek i tak potężną konkurencję, no to samo to, że ktoś stworzy jakiś system, że tam tymi kości, to jest interesujące, że ja mogę wykorzystywać czyjeś kości i ty możesz moje i mam jakieś tam gratyfikacje dzięki temu. Ale gra to nie tylko system, więc słuchajcie, no jeżeli ktoś tworzy grę, no to ta gra po prostu też musi być, ona musi wyglądać, no to po prostu jest prosta mapa,
która jest niepotrzebnie duża. Mapa czynności. Mapa czynności dla graczy. Suchych, nieopisanych. Niektóre te ikony. Oczywiście, patrz, oni cały czas po nas jadą. Jadą. Czyli może musimy zmienić ton wypowiedzi. Zmienić ton wypowiedzi, to wlejmy sobie. Czyli po prostu polejmy, a ja na przykład zacznę szukać jakichś pozytywnych stron tej gry. To zrób tak, Piotr. Spotkanie z nową grą to jest otwarcie pudełka, czy spotkanie z pudełkiem. To też jest bardzo istotne, bo otrzymujemy co? Pudełeczko. Macie, pokaż to pudełko. No i otrzymujemy Akademię Smoczych Wrót. No, tytuł zachęcający przede wszystkim dla graczy, którzy na przykład szukają gry w klimacie Harry Pottera, który jest rozpoznawalny w świecie popkultury, prawda? Przepraszam cię bardzo, gdzie tu masz Harry'ego Pottera? W którym miejscu masz Harry'ego Pottera? No są młodzi adepci sztuki magicznej. Nie, to są wojownicy, no. Łotrzykowie i czarodzieje, magowie, tak? No tak. Tu Harry'ego Pottera, Harry Potter to jest w tej różdżce tutaj, to coś, to jest kawałek z Harry'ego Pottera. No dobra, ale zobacz, patrz, jedyny aspekt klimatyczny w tej grze, minimalistyczny bardzo, jest na pudełku. Marcin, wiesz, gdzie on jest? Zobacz. Jedyne miejsce, gdzie mamy wyrysowane miasto i być może właśnie tą wielką akademię. Pytam się, dlaczego tutaj tego nie ma? Dlaczego ja dostaję tylko kontury czegoś, co ma mi sugerować, że ja się gdzieś znajduję? Dlaczego ja otrzymuję klepsydrę, która w jakiś niewyjaśniony, magiczny sposób sprawia, że kości wędrują do góry, a nie do dołu? Dlaczego ja otrzymuję tylko i wyłącznie suche zaznaczenie mechanizmu funkcjonowania gry, a nie otrzymuję to, co powinienem otrzymać również w grze euro? No słuchajcie, no, XXI wiek. Gry euro to nie tylko wykonywanie akcji, ale również to, co ja mogę z tej gry klimatycznie wziąć. Właśnie. No. Można mówić, że są gry, które są schematyczne. Na przykład rosyjskie koleje, które niedawno recenzowaliście, które... My recenzowaliśmy, ale... Nie oni. Ale oni komentowali, że gdzie my tam widzimy klimat, że w ogóle, że to jest tylko tematyka, tak, etc. Ale... Gra euro, ale tam po prostu budowaliśmy koleje, ja o tym wiedziałem. A tu mam grę, gdzie mam mieć jakąś akademię, gdzie mam swoich adeptów, no i sorry bardzo. No, tego tutaj nie ma. Nie, słuchajcie, umówmy się, ja rozumiem, że w grach euro jakby ten naddatek mechanizmu góruje nad jakby klimatyczną sferą gry. Okej, jest tak, gdzieś tam przeważającym... Co nie zmienia faktu... Że można zrobić klimatyczną grę euro. I na przykład dla mnie klimatyczny bardzo są wojownicy z Midgardu. No, można? Można? Słuchajcie, no, mamy adeptów. Dlaczego oni są tacy mali? Dlaczego oni nie mogli mieć chociaż imion? Mhm. Te portrety naprawdę można było zrobić duże, ładne. Tu jest miejsce na to, żeby te portrety były duże. Naprawdę. Mhm. Przez to, że ta plansza ma bardzo dużo rzeczy dużych i bardzo dużo elementów małych... Ja bym wolał, wiesz co, zrobić? Jakby zmniejszyć planszę o połowę, a na przykład dostać większą planszę graczy. O! I wtedy moglibyśmy mieć karty na przykład o połowę, takie na przykład portrety, gdzie ja sobie je tam może stawiam. Ja bym wolał naprawdę połowę tego, niech to będzie minimalistyczna jakby symbolika mechanizmów tej gry. A po co mi takie duże, po co te puchary zobacz, są takie zobacz, ogromne? Zobacz, że tu jest powietrze. Zobacz. Zobacz, tu. Pół planszy, zobacz. Zobacz, tu jest linia, nie? Równo pół planszy zajmuje tylko i wyłącznie ta wieża umiejętności. Naprawdę? Są dwie ilustracje na tej ogromnej, przesadzistej planszy, które są, mogę nazwać, klimatycznymi, które jakby mówią, że jestem w jakimś świecie. Jest to tak, są to lochy. Wejście do lochy. Wejście do lochów. Że tu wchodzimy, nie? No to jest przerażające. To jest straszne, oni tam ćwiczą, walczą z goblinami. Nie wiadomo co robią. No. Z Gilbertem walczą nawet. Nie, Gilberta spotykają, bo on mówi, pomogę ci! Tak. Mamy tutaj, zobacz, cykniesz fotkę, mamy skarb. Świetnie. No, świetnie, tylko nie wiem akurat, w tym miejscu. W tym miejscu po prostu tutaj była pusta przestrzeń. Aha, okej, dobra. No. Mamy wieżę chochliku, bo to jest śmieszne. Wieżę, tak. Ja uważam, że to trzeba też zrobić zdjęcie. To jest wieża chochliku. No czyli mamy aż trzy bardzo minimalistyczne, bardzo biedne. No może jeszcze powiedzieć, że kapelusz czarodzieje na karcie. Bo kapelusz musi być taki właśnie, musi być taki kapelusz maga? Słuchajcie, ale z drugiej strony karty, jak one wyglądają? No zobacz, no. Naprawdę? Takie coś? Zobaczcie, ile przestrzeni niewykorzystanej karty jest. Zobaczcie. No. Przecież to mogłyby być ilustracje na przykład związane z akcją, która daje mi ta karta. Na przykład, jeżeli na przykład dostaję dwie monety, jeden punkt prestiżu i pozostali gracze dostają monetę i to na przykład, że jest jakieś spotkanie. Spotykasz na przykład... Albo na przykład twoi profesorowie dostali propozycję uczenia czarów w innej szkole, albo... List. Dostajesz list na przykład. Na przykład sowa przysyła ten list i dowiadujesz się, że twoja
twój dom jest tak wyjątkowy, że zaprosili cię na szkolenie. Albo zobacz, masz kartę. Sucho i bez żadnego klimatu, ale jest. Ale można to nazywać. Podbija klimat, ja czuję, zobacz, że coś robi. Mało tego, zobacz. Jakieś spotkanie u kowala, tak? Kowal zmniejsza koszt utrzymywania twoich budynków. Co, też to można jakoś nazwać. Można na przykład narysować tego kowala, można? Można. Słuchajcie. A tak swoją drogą, to dlaczego kowal jakby zmniejsza opłatę za budynki? No tutaj, no bo on... A dlaczego kowal? Zmniejsza budynek. No właśnie, nie? To chyba do urzędu skarbowego powiedzmy. Otrzymujemy, znaczy instrukcja dobrze jest skomponowana. Nie było problemu z instrukcją. Ona krok po kroku wprowadza nas w schemat i Jak na grę tego typu uważam, że instrukcja krok po kroku wytłumaczyła nam, jak grać. Ona może nawet trochę straszy na początku, tak jak straszy plansza, bo na początku wydaje nam się, że to jest skomplikowana gra. Mamy tak, mamy kilka punktów zdobywania, ale torów zdobywania pozorom, punktów. Wbrew pozorom, ikonografia nie jest zbyt skomplikowana. Jedyną rzeczą, która mi się nie podoba, to jest motyw związany ze zmianą kości. To, co jest na to, że jest do końca nieczytelne. Tak. Na planszy mamy informację, że jak zamienimy kości, dostaniemy 2 punkty zwycięstwa, co nie jest opisane w instrukcji. Tak, mało tego. Jedna informacja bardzo istotna to taka, że w momencie, kiedy zmienia się tura, to mamy narysowane, jakie kości neutralne, czy też wspólne ile wchodzi do puli, tak? Do klepsydry akcji. I na przykład jest narysowana tutaj kolorowa. W instrukcji, pod koniec instrukcji dowiadujemy się dopiero, że ona w ogóle może wchodzić w turze trzeciej, bo standardowo wchodzi zawsze w piątej. Ale jest to wariant. Jest to wariant, ale jest narysowany na planszy. Dobra. Więc po co? Dobra, jeszcze, kurde, nie, to muszę powiedzieć. Słuchajcie, budynki. Ogólnie Tetris. Ja nie lubię tego aspektu budowania. Ja rozumiem, że one wszystkie miały być w tym samym klimacie, czyli po prostu mamy kreskę dookoła i jakiś tam symbol. To nie jest budynek. To nie jest budynek, to raz. To jest projekt na kartce jakiegoś dziecka w przedszkolu, po prostu rysował sobie kwadraciki, kreski. Są jakieś symbole, które absolutnie jakby nic mi nie mówią. Znaczy, inaczej, są te, które mówią i są te, które do końca które nie mówią. Ale słuchajcie, mówią. Czy naprawdę nie można na przykład było napisać, jeżeli mamy wejście do lochu, czy w sensie plus jeden w lochach, czyli pewnie przesuwamy pionek o jeden w lochach, plus dostajemy jeden punkt do naszych wojowników. Nie można tego było na przykład nazwać plac treningowy. No, ale nie można było zrobić ilustracji, które na przykład rzut izometryczny z góry widzę ten loch, znaczy, czy tą jakąś karczmę, czy dasz na przykład gospodę. W instrukcji są opisane wszystkie budynki, uważaj. Ja one mają teraz swoje nazwy. Ja ci teraz przeczytam i chcę, żebyś mi powiedział, czy ty to rozumiesz. Tylko poczekaj, zanim przeczytasz, to ja chciałem... Magiczny targ. Plansz, jest, o, pomieszczenie, magiczny targ. Jest trójkąt jakiś. Symbol czy trójkąt. Patrząc na to bez instrukcji, jesteś w stanie zobaczyć, czy magiczny to jest targ? Magiczny targ? Nie. Nie można tego napisać, tylko musiała być jakiś znaczek, jakieś runy magiczne z jakiegoś scrolla. Naprawdę. Ja rozumiem, że to tworzy klimat. Poczekaj. Znaczy nie, sorry. My za każdym razem, kiedy kupowaliśmy budynek, to robiliśmy to. Poczekaj, zobaczę to. Zobaczę, co ja robię, nie? To o, ślusarz. O. Wiedziałeś, że ten znaczek jest ślusarz? Nie wiedziałeś. Ja coś robię w tej grze, ja widzę, że to się do siebie ze sobą łączy, że dodaję mi jakąś punktację, że się ścigam o punkty prestiżu, bycia najlepszym profesorem, znaczy budowniczym. Menadżerem domu magów, tak? Magów, tak. Ja coś robię w tej grze i to działa. Systemowo to wszystko się ze sobą zazębia. Ale ja nie wiem, co robię w tej grze. Moja żona lubi gry planszowe. Ale zniechęciła się już po pierwszym spojrzeniu. Ona to rozłożyła i powiedziała, jejku. No ona może, bieda, ona może tak się zachować, bo ona, wiesz, nie jest zawodowym recenzentem. My tak, my też tak nie możemy, to nie? To też tak racja. Bądźmy konsekwentni i wykorzystajmy możliwości przestrzeni, którą otrzymujemy. Tak? Ale my nie jesteśmy projektanci. My nie jesteśmy projektantami, my się na tym nie znamy, nie mamy żadnych gier na swoim koncie jeszcze. I Nie zdradzasz. Nie. Dobra. Gdyby ci adepci, poza tymi swoimi jakby trzema podstawowymi umiejętnościami, mogłyby ci coś dać. Dodatkowo. Jeszcze na przykład, coś. Że jak weźmiesz tego, to on ci da jedną monetę więcej, bo na przykład pochodzi ze szlachetnego rodu, który chce zapłacić więcej za jego naukę. Albo to, że jest. Albo na przykład jest szlachcicem, daje ci jeden punkt prestiżu, jak go zakupisz. Tak, albo na przykład jest całkiem niezłym magiem, może na poziomie pierwszym, ale dodatkowo daje mi możliwość ściągnięcia karty magii. Na przykład, wiecie, o co chodzi? Możliwość rozwoju samego tego systemu, to jest zlepek jakichś pewnych akcji, które ktoś gdzieś wymyślił. Tak. Ale to nie do końca tak działa, jak powinno działać. Ja mam wrażenie takie właśnie, jak ty powiedziałeś, że jakby każdy było rozplanowanie akcji, dobra, robimy grę planszową i tak, ty robisz to, ty robisz to, to tak. I oni się w ogóle ze sobą nie kontaktowali i dostajemy zlepek pewnych mechanizmów, które działają.
które funkcjonują sobie, ale mam wrażenie, że one nie pochodzą z jednej i tej samej gry. Szczerze, ja grałem w dużo lepiej przygotowane prototypy gier, niż wykonana jest ta gra. Mhm. Naprawdę. Jak tutaj tworzę na przykład ten fajny loch ćwiczebny, treningowy dla tych przyszłych magów, wojowników. Właśnie, no to niech to będzie loch. W jednym można było zrobić człowieka, który akurat w tym momencie różdżką coś rzuca. W drugim na przykład jest chochlik, to można było zrobić, że na przykład chochlik wyciąga komuś coś z kieszeni, a my go przyłapaliśmy i on mówi, o, jestem twoim dłużnikiem, nie rań mnie. Jak ja sobie patrzę na to, na planszę tej gry, to ja sobie wizualizuję coś, co na niej mogłoby być. To złe myślenie. Znaczy, no niestety z tego tak jest. No. Bo ja na przykład patrząc na tę grę, jakby tworząc sobie teraz tą grę gdzieś tam wizualnie, plastycznie w głowie, patrząc na planszę, ja sobie widzę jakieś, wiesz, wzgórze, a na niej jakieś takie zamczysko dokładnie stare, opuszczone, pod magiczne. Pod spodem wejście do tej lochu turniejowego. Ta gdzieś cała wieża, gdzie są te wszystkie umiejętności, są stworzone w coś w rodzaju jakichś pięknych obrazów starych królów, którzy pilnują, albo tych w Harry Potterze, co te obrazy ruchome, one pilnują tych umiejętności. Tak. Wiecie, co chodzi. Zobaczcie, jest jakaś taka duża wieża. Po co zrobić te scrolle tutaj, które nic nie znaczą, nie wprowadzają jakby żadnego... No, zobacz, to mogły być okna, w których widzimy jakieś, że ktoś tam jakiś wykonuje jakieś magiczne sztuczki. Albo na przykład drzwi do poszczególnych pokoi w tej wieży. No, można. No takie rzeczy wymyślamy, wiecie, od ręki. Nie wiem, jak my to robimy, ale po prostu... Możemy powiedzieć o coś gry projektowej. można psioczyć. Marcin, jedno, sorry, ci przeszkodzę, bo jakby zapomniałem. No trochę mnie wkurzyłeś. Tak. Przepraszam, czekaj, wypijmy może, wiesz? Nie, wiesz co, muszę dolać. Ty opowiadaj, ja dolewam, bo to trzeba. Słuchajcie, jakby mamy różne mechanizmy, które zostały zlepione w grę. Tak, zlepione, połączone, skomponowane w grę, którą nazywamy Akademią Smoczych Wrót. Mogłaby się zupełnie inaczej nazywać. Tak swoją drogą, bo to jest projekt. Mam wrażenie, że obcuję to z powinien być schemat architektoniczny przyszłej gry o Akademii Smoczych Wrót. Tak, jak może wyglądać Akademia Smoczych Wrót w przyszłości? Zanim coś powiesz, wiesz, bo... To ma duży potencjał, tylko ktoś powinien przy tym posiedzieć pod względem... Ilustracji pod względem jakby technicznym, rozłożenia tego na planszy. Ta plansza nie może być taka duża. Tak. Tym bardziej, że jeżeli mamy małe elementy, gdzie są malutkie cyferki, których w ogóle nie widać, w ogóle bardzo to jeżeli ktoś siedzi zupełnie z innej strony stołu, to po prostu... Co? Aha! Słuchajcie, nie wiem. My musieliśmy wstawać co chwilę, żeby coś zobaczyć. Słuchajcie, ja wiem, że to tak akademia, to są zajęcia w WF-u, stary. Rozumiesz? Tak. Oni ćwiczą tam ciągle, nie? Zajęcia z WF-u dostają, i to jest plus. I to jest plus. Albo ktoś po prostu ktoś zainwestował. Wiesz, ja nie wiem, jak wydawnictwa niektóre pracują. Są wydawnictwa, które po prostu robią sobie deadline'y i jak się nie, jak wiesz, jak w korpo, nie? Masz deadline, jeżeli trzeba za 3 miesiące nie będzie skończona gra, to jej nie wydamy. Więc ktoś po prostu mówi, aha, nie mamy czasu, grafik tam, wiesz, zawalił, wyjechał do RPA, wyjechał. No i coś tutaj poległo, no. Niestety. Z grami euro to jest tak, że ja przekonuję się do tych gier, bo ja nie jestem bardzo mnie to cieszy. Wielkim fanem gier. Wypiję twoje zdrowie. No. Dzięki. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem w ogóle gier euro, ale przekonuję się do nich. I mam coś takiego z grami euro, że one mechanicznie gdzieś potrafią być bardzo miodne w rozgrywce, potrafią sprawiać mi przyjemność, ale sprawiają mi przyjemność dlatego, że ja widzę, że ktoś bardzo się postarał, żeby w systemie dać narrację. Tak. Dać żeby takie mięso. Żeby było mięso mechaniczne, tak. Ale żeby dodatkowo ja bym wyobrażał sobie, co robię. Zobacz. Mamy Merlina. No. Prawda? O. Masz dokładnie... Stefan Feld. Kurde, suchar nad sucharami niby. Masz nie? dokładnie ale... to samo. W Merlinie rzucasz kośćmi. No. I teraz masz ten stół, gdzie masz te akcje. Tak. Ale... Gra się. Ale gra się tak, że ja jakby odczynam... Jesteś w średniowieczu, masz zamek, księżniczki, jabłka i po prostu się gra. Naprawdę, no można... Znaczy ja czuję, co ja robię w tej grze. Ty czujesz, co ty robisz. Umówmy się, Stefan Fell, wiadomo, jest znany z sucharów nad sucharami, ale jak gramy w Merlina, to ja mam wrażenie, że to, co robię tymi kośćmi i to, że przesuwam... To ma sens. To ma sens taki nawet... Fabularny sens. Że ja jestem w stanie sobie wyobrazić pewne rzeczy. Wiesz o tym, że masz, że twoją posiadłość atakują w tym momencie rycerze, których widzisz. Oczywiście, to są jakieś tam punkty ujemne na koniec, ale te sprawy. Ale ja to ale wiesz, że bierzesz tą kość, którą zamieniasz sobie akurat na akcję taką, którą dostaniesz tarczę, którą tarczą będziesz bronił swoje włości. I to jest wszystko logiczne. Natomiast tutaj widzę tylko pola z kośćmi i wykonywanie akcji. Dobra, słuchaj, zjechaliśmy jak mogliśmy. Ja za każdym razem, kiedy dostaję tytuł, który będzie grom euro, jestem bardzo podekscytowany, ponieważ to jest styl gier, który ja naprawdę lubię. Ja lubię gry, które zajmują dużo miejsca, jest dużo elementów, jest bardzo dużo liczenia. Jak rozłożyłem pierwszy raz pola Arle, to ja myślałem, że jestem w niebie.
O to chodzi, tak? Więc mi to nie przeszkadza. Natomiast ja muszę mieć, przez to, że rozkładam coś, co jest bardzo, to się bardzo długo rozkłada. Bardzo długo. Jeżeli już to, zaraz, daj mi skończyć. Jeżeli ja już coś długo rozkładam, mam dużo elementów i dużo liczenia, to ten świat musi mnie tak pochłonąć, musi coś mi dać w zamian za to, że poświęciłem czas tej grze. Ja poświęcam czas tej grze, ale nie odczuwam tej przyjemności, którą mogę odczuwać w innych grach. Ona ci daje tylko punkty prestiżu na koniec. Ja, szczerze, ja się w pewnym momencie zastanawiałem, czy jest sens recenzować tą grę, bo dla mnie to była strata czasu. Rozumiesz? Naprawdę. Ja przepraszam, ja rozumiem, że może twórcy czy wydawnictwo się na nas obrazi, ale ta gra po prostu nie jest dobra. To znaczy tak, Coś tu jest potencjał w tej grze i uważam, że jeżeli twórcy chcą, żeby ta gra wyszła jeszcze raz, jakąś reedycję, to wszystko trzeba po prostu przebranżowić. No to wszystko tak, trzeba bo zmienić. Mechanizm on sobie funkcjonuje i to jest jakby. To jest mechanizm, który działa. To jest mechanizm, który zaczyna działać, ale można tutaj bardzo dużo rzeczy dołożyć, które rzeczywiście zwiększą grywalność tej gry. Wiesz co, kupiłem sobie swoją butlę, bo... Masz swój indywidualny dodatek. Tak, to jest mój personalny dodatek. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że to jest ten taki aspekt legacy w tej grze. Ja oceniam tę grę pod względem tego, co ona mi daje jako całość, bo system działa, funkcjonuje. To są jakiś jest. Zlepki systemów, które bardzo sobie funkcjonują, coś zazębiają. Można było zrobić lepiej. Są ciekawe kości, wykorzystywanie tych kości, strategia tych kości, to sobie funkcjonuje. Jedynie, co ta gra mi daje na koniec, to daje mi punkty prestiżu, a nie daje mi satysfakcji. Znowu po nas jadą. Czyli to się zwijamy z tą grą. 3,5. Ja daję 4,5 przez te kości, gdzie uważam, że w Eurogrze te kości tutaj jest ok. 4,5, średnia 4. Grę pakujemy, wrzucamy na OLX. O. To nie ląduje na tamtej półce, bo ta gra jest niegodna leżeć obok naprawdę dobrych gier. I tyle w temacie. I tyle. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, widzimy się w edycji świątecznej. Za jakiś czas jeszcze. Za jakiś czas. A tymczasem pograjcie i grajcie w dobre gry. A bierzemy się za Valhalę. O, właśnie. Ja się zastanawiałem, czy ja w ogóle chciałem to nagrać, wiesz? Zastanawiałeś się? Czy znaczy, nagrywać i napisać do wydawnictwa? Znaczy, ja mam taki problem, że po pierwsze, słuchajcie, zostaliśmy dwa egzemplarze tej gry. Jako jedyne wydawnictwo, które jakby rozpoczyna swoje... No nie, jeszcze dostaliśmy Łotrów dwa egzemplarze. Tak? Wytrzy się tym, nosek masz taki. Mam mokry nosek. Ojejku, spociłeś, stresujesz się trochę nie, przed wiesz, tą grą. Nie, wiesz co, smarkałem, wiesz, i mi poszło górą. A może rzeczywiście to ebolę dostałeś po tym, wiesz, w wyjeździe do Afryki. Nie, poszło mi górą po prostu, tak smarkałem, wiesz?